Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest taki śmieszny tytuł i powiem Państwu, że to nie takie trudne z Polaka zrobić pluszaka i nawet tu Słonimski nie jest potrzebny. Bierzemy po prostu trochę sieczki albo świeżego siana, takiego jeszcze wilgotnego. Upychamy. Skórę obszywamy na okrętkę. Później tylko wejście USB, MP3 tam. Napełniamy tam kazaniami Natanka, Rydzyka, Dziwisza, Palikota, Kaczora, czy tam Tuska albo Korwina, no i Keynesa oczywiście i tych pozostałych budków. No, żydowską historią Polski, rusofobią i tanimi kredytami. No, prawda. I oczywiście tą lichwą, szacunkiem do lichwy i giełd. No i tam oczywiście seriale i tak dalej. No i później oczywiście musimy stworzyć też Boga, czyli Rockefeller na układach salonu, który wszystkim ustala 70 lat eutanazja, prawda? Czyli tylko 3 lata mają płacić emeryturę, czyli co? Dają teraz ci gazetkę na przejściu za darmo, żeby cię przyzwyczaić do bonów i później tylko dostaniesz mleko i bułkę raz dziennie, no i może tam porcję marychy lub coś. Już cię do tego tak przyzwyczajają. No więc ty musisz właśnie mieć ten kult tego kapitalizmu, bo to jest właśnie to. Wszystko masz za darmo. To znaczy tego głupiacza masz za darmo. Jak się dasz ogłupić, zatracisz się całkiem. Weźmiesz kredyt na dom, nie skończysz budować w części pokojów, czy tam wyposażać, już będziesz musiał iść pod most. No, ale jesteś na swoim. No i tak to jest. I jak się rozejrzysz dookoła, to właściwie to już to królestwo tych pasynek już jest, prawda? Czyli co? No, jak się tu poruszyć? No, strach ruszyć tego polskiego kołtuna, który jest nieśmiertelny. Skoro ja się za to biorę, no to w pewnym sensie mam za swoje. To znaczy, no... Ale ja sobie zdawałem sprawę, że to nie jest u cioci na imieninach, że wszystko jest piękne, łatwe i przyjemne. Ludzie nic nie kojarzą, nawet sprzed paru lat. Tylko dalej się zachwycają tym, że to się coś przełamie i coś rozwinie. Jest to bardzo łatwo sterować całymi narodami, ludźmi nawet wykształconymi. Nie ma szacunku takich prostych analiz. Ja nie poznaję tego swojego narodu, z jaką pogardą ludzie traktują biednych, odrzuconych, tych śmierdzących przy śmietnikach, czy coś takiego. Naszym obowiązkiem ich przywrócić do działań społecznych, dlatego ja tak bombardowałem już wcześniej, jak Państwo pamiętacie, bardzo ostro, że absolutnie kościoły natychmiast przynajmniej na schroniska dla bezdomnych i reaktywację tam pobudować, prysznice i inne, jakoś adoptować, żeby przynajmniej w tym okresie przejściowym ten zabrany przez Żydów majątek polski służył ludziom. No, dalej jakoś to chyba nikt nie łapie, bo wolą właśnie, ja mówię, te pieski w liberiach. Ale w którymś momencie ta szklanka, że tak powiem, burza w szklance wody musi się zdarzyć. Naprawdę, proszę mi wierzyć, ja wiem, jak się przebudowuje polska świadomość, bo nawet te ataki na mnie, kiedy ja odkrywam łajdactwo i zbrodniczość, na przykład tych organizacji niby patriotycznych, wolność i niezawisłość i tak dalej, kiedy się na przykład AK, no przecież mój ojciec był w tajnych komórkach, ale jaki był zagubiony, on był u potoka, prawda? Więc jak na przykład, że w 1942 roku razem z Abwehrą AK szło i napadało partyzantów na Białorusi. Więc my musimy sobie zdawać sprawę, jakimi bandytami my byliśmy niby jako patriotyczni. No, tak jak ten 17 września. No, Białorusini czy Ukraińcy napadli na Ukrainę i Białoruś, prawda? Bo to były tamte ziemie. My nie rozumiemy, że mentalność jeszcze mamy nawet nie 17-wieczną. Nic nie rozumiemy dalej. No.
I to jest właśnie bardzo niebezpiecznie, utopieni, urzęgnięci w tej żydowszczyźnie, w tym kościele. Bo chociażby teraz niby te święta. No proszę Państwa, przeanalizujmy. No oczywiście, że to jajeczko, czy budzenie się życia, czy inne oprawy tych świąt sławskich, które ja mówię, no to były w okolicach właśnie 4 tygodnie gdzieś po potopieniu Marzanny, po tym przełomie, prawda, równonocy wiosennej, czyli po 21 marca, no to w tym roku to wypada akurat ten weekend 15 kwietnia. Prawda? Więc w tych okolicach, kiedy już jest pełnia kwiecia, wtedy to tak wygląda, no bo nasze święto, my to tak świętowaliśmy. I oni to zabrali, przekształcili w tamte swoje, prawda, żeby rozerwać święta sławskie w imię jakiejś tam żydowszczyzny i przenieść to nawet przed 21 marca czasem, te właśnie święta wielkanocne. Więc żeby taki zagubić tego Sławianina właśnie w żydowszczyźnie. I to cały czas funkcjonuje bardzo dobrze. No ale cokolwiek oni nie zrobią, ale dalej masz tę swoją tożsamość sławską i niech sobie te zbiry w sukienkach robią i w pewnym sensie to oni nam naszą robotę nawet robią, gdybyśmy tak dobrze się przyjrzeli, bo my powinniśmy wracać jak ta wiosna, jak to kwiecie, prawda, bo 1000 lat nas podzielili tym krzyżem prawo-lewo i cały czas lansują tych łotrów na bohaterów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I całe ich zadanie to przekształcić wszystko w upodlenie, w cierpienie, w to, że my jesteśmy robakami, że nic nie znaczymy właśnie. Nawet nie pluszaki, tylko robaki nawet, że my jesteśmy. I tak cały czas i cierpmy i tam będzie wieczna nagroda gdzieś tam, nie wiem gdzie, no tam. I wmówić nam tylko to niewolnictwo i upodlenie. I my pamiętajmy i to czczenie teraz tych czwartków wielkich, tam jakiś nawet wymyślili tam jakiś Dzień Kapłana, no i co? No to po tym święcie, no te katabasy, no to wszystkie dziewice na plebanie i, prawda, no balanga do białego rana. No chyba tak powinno być, dziewice z okolic, czy tam jakieś inne. Ale gdybyśmy myśleli, to my jesteśmy cały czas wygrani, my wyłapujmy to wszystko dla nas. Więc nawet jeżeli załatwią te dotacje na kościół, to załóżmy własny kościół bioteistyczny, bo już jesteśmy, mamy wszystko, jesteśmy w nim. Odbierzmy te nasze święta dla nas. I wtedy zobaczymy, że ten nasz kościół będzie najsilniejszy w Polsce w przyszłym roku. Taką prostą rzecz możemy zrobić. Niech oni pracują dla nas. Nie bójmy się, my jesteśmy wygrani, tylko w to uwierzmy. Przejście z żydowszczyzny w sławiańszczyznę i w bioteizm, to jest banalka. Tylko trzeba troszeczkę, ja mówię, no wystarczy przeczytać te moje książki i sobie uświadomić stan świata, w jakim jesteśmy. Bo w bioteizmie to nie jesteśmy, proszę Państwa, na kolanach, tak jak tutaj przy tych drogach krzyżowych. No i te głupoty, gadanie takie. Tylko jest ofiarność dla wspólnoty i tu się kształtujemy cały czas od tych, ja mówię, klubów, nawet jakiś tam, nawet pod pretekstem klubu rowerowego czy deskolorek, załóż kilka osób w swoim bloku, na swojej ulicy, jakieś pomieszczenie, wygospodarujesz, stowarzyszenie załóż. No nie wiem, no są tysiące, myślcie, ludzie, ja za was tego wszystkiego nie zrobię. Oczywiście możecie być odrzucani tak jak ja, kiedy próbowałem coś takiego u siebie, też w końcu na drzwiach, bo mi nawet nie pozwolili na tej tablicy powiesić nic, prawda, wspólnej. No to na drzwiach zrobiłem sobie taką gazetkę patriotyczną, gdzie demaskowałem te wszystkie łajdactwa. No. Wszystko, proszę Państwa, bardzo łatwo możemy przejść, przejąć i zniszczyć wszystko, ich system tak zwany prawny, czyli jurysdykcyjny, wszystko wypieprzyć, tych bandytów, adwokatów, sędziów, nie bójmy się, no. Nawet dekapitacja może być i nikt nam nic nie zrobi, bo to jest nasze, przeciwko tym zbrodniarzom, którzy niszczą Polskę. Od Tuska począwszy, powiedziałem, poprzez wszystkie struktury, nawet takie typu Amnesty International, czy tam jakiś rzecznik dziecka, czy tam rzecznik pedałów, czy jakiś innych. Po prostu wyciąć w pizdu, no powiem tak wprost. No. Dlaczego my się nad tym zastanawiamy? My jesteśmy tutaj suwerenem i my dyktujemy warunki. No. Bo zobaczcie, kto rządzi tym światem. No, Rockefeller na układach scalonych i cóż, no 95 lat to moi, nic nie wie o niczym,
i on jest władcą świata i my dopuszczamy, żeby takie gnoje rządziły światem? Czy inny tam na tranzystorach jest święty Jan Paweł II, czy jakiś tam inny? Ludzie, no, opanujcie się, no, tylko troszeczkę odwagi. Ja cały czas to mówię, przejście to jest banalka. No, w ciągu, ja na jednej sesji półgodzinnej w telewizji mogę wszystko po prostu przedstawić i wszyscy będą wiedzieli, jak się poruszać. No, każdy, to znaczy zamach stanu, gdyby nastąpił, to nie ma problemu. No. Zresztą może zacząć w różnej formie, jak już nie możesz inaczej, to nawet popatrz na Ritza, gdzie przyjeżdżają koronowane głowy, prawda, i kelnerzy im sikają, prawda, do zupy, no. I on nawet o tym nie wie. Proszę Państwa, no przecież ja miałem też kolegów kelnerów kiedyś w stolicy, jak jeszcze tam w latach 60., to on mówi, że jak jakiś tam mu podskoczył, no to nasika mu do piwa i mu otworzył to piwo przy nim, no. To są specjaliści, kochani. Myślicie, gówna jedzą, no. Tylko trochę odwagi, no. Przecież nawet ten Wałęsa to strzał do naczyń liturgicznych i za to go muszę pochwalić, no. Ministranci też niech to robią. No trzeba od czegoś zacząć, no nie bać się, no. Na każdym poziomie jesteś w stanie wywalczyć niepodległość Polski. I odbudować słowiańską tutaj godność. Sławską. No przecież to jest wszystko gotowe, palenie Biblii, no przecież jest akt oskarżenia Biblii, akt oskarżenia Talmudu wcześniej, no. Chociaż tam, załóżmy, wiadomo, że ten Stowarzyszenie Ofiar Wojny tam z Janoszem też kombinowało, bo wymyślili KL Warszału, czyli że 200 tysięcy proniemiecką politykę realizuje, bo że przerzucisz wszystko na komunistów i na całą odpowiedzialność i za powstanie i tak dalej chcą. No ja wiem, no i takie, to jest, tak zwalczają Ruch Autonomii Śląska, że Świtoń popiera to. Więc my musimy wiedzieć, gdzie ci bandyci żydowscy są poukrywani, proszę Państwa. Idźmy spokojnie, jest akt oskarżenia Biblii, wystarczy to zrealizować. No, tutaj jakieś wykreślają je z tych z kanałów, z tych portali niby prawne, walczą o sprawiedliwość, wsadzą dla picu jakiegoś żydowskiego adwokata i próbują robić bohaterów. No cały czas tak robili, no tak jak z Żyda Kopylańskiego, szmalcownika robią jakiegoś też tak bohatera, czy tam z bubla, no takie, to jest banalka, proszę Państwa. No ja też jestem zaskoczony, że nikt się do mnie nie odezwał. A przecież tutaj z wojska na przykład i przecież to proszę, to można zrobić bardzo szybko i ich te struktury, ich te tajne możliwości na trzęsienie ziemi czy coś takiego, wszystko przetrwamy. No. Bardzo szybko, no wystarczy tylko wziąć w szachy paru tych głupków, jakiegoś tam ambasadora Izraela czy amerykańskiego i paru innych, no jakiegoś tam, no ja nie wiem kto tam teraz tutaj jest tym cichym królem żydowskim w Polsce, no jakiegoś Dziewulskiego, jakichś innych parę główków zamknąć i po temacie, no czego my się boimy? Ale to jest, polski kołtyn jest dalej nieśmiertelny i on będzie wielbił tylko swojego wroga i swojego oprawcę. To jest, no właśnie ja tak dlatego mówię, że tu ja właściwie ten felieton to dzisiaj to jest chyba nawet niepotrzebny, bo no ja mówię, no dzisiaj ten to święto tego Katabasa, czyli takie inne głupoty wygrywają, ale no zastanówcie się, no kochani, co dalej, zastanówcie się, no gdzie wy chcecie, o co wam chodzi oni nie popuszczą, proszę Państwa, oni nie popuszczą, proszę mi wierzyć. Jak oni nam wymyślili w tej chwili tam razem z Tuskiem, z Kaczorem i z tymi innymi oprawcami, kaszmarkami, prawda, Balcerowiczami, te miliardowe zadłużenie, jeżeli my nie odbijemy pałeczki i nie weźmiemy i właśnie tą pałeczką, tym kijem baseballowym po prostu nie wymusimy na nich, że nam mają zwrócić po bilion dolarów, to nie są żarty, co ja mówiłem, i Watykan, i Żydzi nam, no teraz Żydzi do Amerykanie trzeci bilion nam dodadzą, czyli jak zbilansujemy, to jesteśmy bardzo do przodu. Ale my musimy wiedzieć, że jesteśmy jakąś siłą, a nie na kolanach przed nami w jakichś drogach krzyżowych, jakiś tam ten apokarm. No to przesuńmy, dobra, no już utraktujmy, że to nasze święto, prawda, budzenia się życia, pączkowania życia, czyli tej budzenia się przyrody 15 kwietnia
no, że mamy teraz. No, tak to przyjmiemy. Na sposób sławski.